Życie po piłkarskiej karierze. Radosław Kałużny. Po więcej ciekawostek subskrybuj kanał. Radosław Kałużny pracuje obecnie w białostockim magazynie. Na pierwszym małżeństwie stracił blisko 6 milionów złotych. Po rozwodzie musiał oddać żonie 2 samochody, wielką willę pod Chojnowem i sklep. W dodatku z 200-tysięcznej pensji z klubu zabierała około 160 tysięcy złotych i chciała więcej. Kałużny zarabiał 500 tysięcy euro rocznie w Bayerze Leverkusen, na zgrupowania przyjeżdżał srebrnym BMW, nosił drogie zegarki, a dziennikarze mówili o nim przyjazd Maharadży. Swoją drogą, to jak myślicie, co Radosław Kałużny musiał nawiwijać, dostając taki niekorzysty werdykt podziału majątku? Piszcie w komentarzach.